przyjemność rozmawiać z panem Pawłem Nowakiem, radnym dzielnicy 5 Krowodrza. Tak, może na początek, od ilu lat jest pan w ogóle radnym? Pierwsza kadencja? Wcześniej jeszcze? Nie, to jest moja druga kadencja. Ja miałem przyjemność zostać radnym w wieku 18 lat. 18 lat i 3 miesięcy i chyba pobiłem rekord. To tak? Od razu się pozwolę pochwalić, także nie udało mi się znaleźć młodszego w historii, więc chyba miałem przyjemność być najmłodszym. Jest to moja druga kadencja. W pierwszej zacząłem od razu od komisji rewizyjnej, której byłem przewodniczącym, natomiast teraz jestem członkiem zarządu. No to czyli od 7 lat. Jak się panu w ogóle podoba? Bardzo mi się podoba. Spełniam się w ogromnym stopniu. Aktywista, tak? Tak, zdecydowany. Natomiast rzeczywiście największą satysfakcję daje fakt, że angażując się można dostrzegać pewne efekty. One są o wiele mniejsze niż oczekiwałem, będąc młodym idealistą, bo rzeczywistość pewne rzeczy zweryfikowała, szczególnie ta rzeczywistość finansowa. Natomiast odpowiednie podejście do kwestii, do pewnych spraw pozwalają rzeczywiście od tego zbierać się realne owoce, czy jakieś takie sukcesy, czy plusy. I jak idę z moją chrześnicą, z moim bratem na plac zabaw, który rzeczywiście jest wyremontowany, dlatego bo się o to staraliśmy i są na nim urządzenia, które my chcieliśmy, żeby tam były, to rzeczywiście jest powód takiej wewnętrznej satysfakcji i dumy. Czyli w sumie wychodzi na to, że jednostki pomocnicze jednak są potrzebne w Polsce. Nie wiem, jakby pan się odniósł do, czy są potrzebne w podziale terytorialnym, czy w sumie samorządy sobie bez nich poradzą, jeżeli chodzi o... Znaczy, ja bardzo cieszę, że to pytanie pada i w sumie cieszę się, że ten wywiad trafił na mnie, z tego względu, że to miał być temat mojej pracy magisterskiej na Wydziale Prawa Administracji UJ-u. Natomiast no, tak się złożyło, że piszę o czymś innym. Niemniej dużo przemyśleń pozostaje. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o gminy mniejsze czy mniejsze miasta, ten podział może nie ma aż tak dużego znaczenia i bardziej chyba powinien się skierować w kierunku sołectw, czyli jednoosobowych albo wspomaganych, tak, czysto teoretycznie nawet niekoniecznie to musimy ustawić w naszym obecnym porządku prawnym, ale byłbym zwolennikiem, żeby w tych mniejszych gminach były bardzo okrojone właśnie zarządy kilkuosobowe plus ten ewentualny sołtys, który tymi decyzjami zarządza albo dokładnie wciela je w życie. Natomiast jeśli chodzi o większe miasta, ja jestem ogromnym zwolennikiem konkretnej, daleko idącej, jeśli chodzi o formę decentralizacji władzy w większych miastach, takiej porządnej, z prawdziwego zdarzenia ustawy metropolitalnej. Czyli coś na kształt Warszawy, rozumiem. Nawet trochę dalej idące, bo największe miasta w Polsce, czyli ponad 500 000 mieszkańców, Poznań, Łódź, Kraków, Wrocław i Warszawa, chociaż Warszawa jest specyficznym miastem i nie włączałbym jej do tej ustawy, bo stolica powinna rządzić własnym prawem i wydaje mi się, że w ogóle... I w sumie ma swoje prawo. I w sumie ma, tak. Ma w końcu osobną ustawę i jest to jedyne miasto w Polsce, które ma wpisane dzielnicy, podział na dzielnicę do ustawy. Tak, tak. Więc to powinno być bardziej zachowane, a moim zdaniem bardziej poszerzone. Jestem zdecydowanym zwolennikiem dzielnic. Tylko ciągle nie mam do końca wyrobionego poglądu i wydaje mi się, że trzeba się po prostu zdecydować na system, na jakieś konkretne rozwiązanie, bo obecny system według mnie jest zły. Bo o ile rozbudza się wśród mieszkańców i wśród lokalnych aktywistów rzeczywiście taką chęć do działania, co jest uważam za ogromny plus i jest jakby jednym z elementów, który powinien przemawiać za dzielnicami, to nie idzie za tym realne przekazanie pewnych kompetencji, a przede wszystkim środków finansowych. Przykład Krakowa, 18 dzielnic mają do rozdysponowania, żebym nie skłamał, mniej niż procent budżetu, chyba 0,5%. I w obrębie tego mają przekazane większość zadań remontowych, jeśli chodzi o placówki oświatowe, czyli tak naprawdę to, jak wyglądają szkoły wewnątrz, poza oczywiście bieżącym utrzymaniem, spoczywa na barkach dzielnic. W naszym przypadku, mając 8 szkół, nie liczę przedszkoli ani żłobków, na 8 szkół podstawowych gimnazjów my mamy mniej więcej rocznie 0,5 miliona złotych. I to na bieżące utrzymanie rzeczywiście pokrywałoby ewentualne rachunki, chociaż akurat my na to nie płacimy. To jeśli chodzi o remonty, biorąc pod uwagę, że większość szkół nowa nie jest, a w sumie to żadna nie jest nowa, to jest to kropla w morzu potrzeb. A
Więc czyli, to jest jakby pierwszy ten element. Czyli o ile ja dobrze rozumiem, to w Krakowie to wygląda tak, że w zasadzie tylko dzielnice jakby mają w swoich kompetencjach remonty szkół, tak? Mhm. Więc skoro jakby prezydent czy samorząd z góry przekazał to, to oni się już tym nie interesują, tak? Znaczy, czy jak, jest jakaś możliwość? To jest tak, jeszcze, tak, żeby... że oczywiście miasto zawsze może stwierdzić, że na przykład remontujemy tą i tą szkołę, bo to jest ich, też ich tylko własna kompetencja. W praktyce to wygląda tak, że w zasadzie jest to przekazane. Oni się tym nie interesują. I to jakby kuleje. Na przykład my i to jest jeden z tych elementów, które właśnie dają mi ogromną satysfakcję. Wyszliśmy z założenia, że remontujemy jedną szkołę rocznie gruntownie. I to jest... efekt jest tego taki, że w tym momencie będziemy budować, znaczy remontować już czwartą szkołę. Trzymają nowe elewacje, nowe instalacje elektryczne, wyremontowane dachy i nic się nie dzieje w tych szkołach gorszego. Czyli żadne warunki atmosferyczne już nie pogarszają stanu tych szkół w środku. Czyli tak jak my sobie to liczyliśmy, własnym sumptem gospodarnie do 2020 będą dobre szkoły. Tylko problem polega na tym, że w 2020 już wszystko to, co było narobione od 2009, zacznie się po prostu siłą eksploatacji czasu po prostu psuć. Ale tak. A jaki jeszcze, co by pan wskazał jako taki główny problem ogólnie dzielnic w Krakowie? Oprócz tych znaczy, małych... Mi się wydaje, że jest zdecydowany przerost formy nad treścią właśnie jeśli chodzi o ustrój dzielnic. Ja nie jestem zwolennikiem, tak są dyskusje czterech wielkich dzielnic w Krakowie, bo wydaje mi się, że to jest zbyt mała liczba. Znaczy, liczba mieszkańców, na które będzie miało oddziaływanie te dzielnice, jest zdecydowanie za duża, bo to tak naprawdę tworzymy cztery miasta w obrębie Krakowa. Bo każda dzielnica by miała ponad 150 tysięcy mieszkańców, więc to też za daleko z drugą stronę. Bo żeby te dzielnice miały sens w takim podziale, to one musiały być de facto osobnymi miastami, czyli gro budżetu, gro kompetencji, wydziały administracyjne musiały być przekazane na te dzielnice, co się według mnie absolutnie mija z celem. Znaczy, tutaj też ciężko, nie chcę podawać teoretycznej liczby. Znaczy, wydaje mi się, że trzeba byłoby przemyśleć tą kwestię 18 dzielnic. Bez podawania liczby, na pewno zmniejszyłbym ilość radnych w dzielnicach. Zdecydowanie albo do tego minimalnego pułapu wyznaczonego przez ustawę, czy do 15 osób, albo nawet do 12. Natomiast szedłbym w kierunku pewnej profesjonalizacji. I tak samo jestem ogromnym zwolennikiem czegoś, o czym się nie mówi, ale bo to wiązałoby się ze zmianami prawa w randze ustawowej. Czyli pewnego połączenia urzędów. Moim marzeniem jest takim, że jeżeli by się utrzymało 18 dzielnic, to w wyborach do Rady Miasta byłby wybierany tylko jeden radny z każdej dzielnicy, jako radny miejski, a drugi radny miejski zasiadałby jako przewodniczący dzielnicy. Czyli osoba, która pełni urząd przewodniczącego dzielnicy, bo wybory są powiązane ze sobą i nie ma możliwości ich rozwiązania, znaczy tak powinno być, przynajmniej ja bym tak chciał, to wtedy by dawało nam taką możliwość, że rzeczywiście przewodniczący każdej dzielnicy też zasiada w Radzie Miasta z prawem głosu pełnoprawnego radnego miejskiego. Ten drugi pełnoprawny, który reprezentuje interesy jakby całego miasta, jest ogromne pole do dyskusji. I to by też zmniejszyło liczbę radnych miejskich, ale i miało przełożenie rzeczywiście interesy dzielnic, raczej głos dzielnic byłby bardziej słyszany w Radzie Miasta. Z tym, że tu jest jakby niepopularność tego pomysłu, jestem ogromnym zwolennikiem profesjonalizacji tego, czyli zdecydowanego podwyższenia wynagrodzeń radnym i zarówno dzielnicowym, jak i miejskim. Bo jeżeli oczekujemy od decydenta milionowego miasta, który ma budżet 3,5 miliarda złotych, który zarabia z tytułu bycia radnym 2700, żeby on całe swoje zaangażowanie i życie zawodowe poświęcił tego, żeby w pełni realizować interesy miasta, to trzeba zadać sobie pytanie, czy ja, będąc na jego miejscu, zarabiając tyle, też dałbym z siebie wszystko, biorąc pod uwagę, że to w większości oczekujemy, żeby to były osoby z jakimś doświadczeniem życiowym, czyli posiadający już rodzinę, którą trzeba wychować, wykarmić i tak dalej. Więc uważam, że ten obecny system powoduje to, że radny jest radnym i też musi pracować. A ma to co do siebie. To jest coś za coś. Jest to prestiż, jest to służba, tylko służba, która w tym kształcie
wymaga bardzo wiele i ja dlatego to jest bardzo niepopularne, bo jak ktoś mhm. mówi kiedykolwiek, żeby decydentom podnieść pieniądze czy wynagrodzenie, to od razu wszyscy się burzą, że to są, że to jest niesprawiedliwe i dlaczego. Ale jakby patrzę to rzeczywiście z punktu widzenia racjonalnego zarządzania, to wydaje mi się, że jeżeli chcemy, żeby osoby naprawdę kompetentne rządziły tak miastem i poświęcały całą swoją uwagę na to, żeby nim rządzić, to musimy im zaoferować godne wynagrodzenie, które przyciągnie też osoby najlepiej wykształcone. Bo niestety prawda jest taka, że poza kilkoma wykształconymi i naprawdę kompetentnymi pasjonatami, może z racji tak, żeby nikogo nie krzywdzić, nazwisk nie będę podawał, to jednak i do lokalnej polityki, do samorządu, jak i do tej większej polityki nie idzie pierwszy garnitur, niestety. Wszystko idzie do biznesu. Cóż, a w takim razie jakby pan określił, nie wiem, partie polityczne mogą się tutaj do czegoś przydać? Albo czy może mają jakiś wpływ na to, jak wyglądają? Czy widać to? A czy nasza dzielnica jest specyficzna? Bo u nas nigdy nie było żadnych starć ani rzeczywiście tych podziałów politycznych. W pierwszych wyborach zdecydowana większość miała Platforma. Obecnie większości już nie ma, bo między innymi ja z niej wystąpiłem i parę osób też tu wystąpiło, także nie ma żadnej większości, a nie ma to najmniejszego przełożenia na samo funkcjonowanie Rady. Wiem, że w innych dzielnicach jest inaczej, dlatego ciężko mi jest to porównać. Natomiast pozwalając sobie na lekką teoretyzację, nie jestem, znaczy nie widzę tutaj zagrożenia większego, bo dla mnie przynależność do partii politycznej równa się reprezentowaniu pewnych poglądów. Nie oczekiwałbym, i jeżeli takie zjawisko miałoby miejsce, to uważałbym to za złe, żeby partie polityczne kierowały się jakimiś decyzjami politycznymi, daleko idącymi, personalnymi czy rzeczywiście zarządczymi na tym najniższym lokalnym, bo to jest też niemożliwe do realizacji w praktyce. Pewne przełożenie władz krajowych nie ma, z Warszawy też nie ma raczej tutaj zasięgu. Chyba nigdy nie powinno mieć, mam taką nadzieję. Ale jeżeli byśmy przyjęli, że przynajmniej do partii politycznych, mam nadzieję, że tak kiedyś w końcu będzie, będzie równoznaczna z absolutną po prostu deklaracją ideową, czy światopoglądową, że jestem członkiem takiej i takiej partii i mam takie poglądy, będę realizował je na wszystkich płaszczyznach, bo nie ma różnicy, czy ja jestem posłem czy radnym dzielnicy, skoro jestem na przykład wolnorynkowcem i konserwatystą, jeśli chodzi o światopogląd. I to zawsze będzie miało przełożenie, więc tutaj nie widzę zagrożeń. A w takim razie, jakby pan ocenił ogólnie teraz już funkcjonowanie tutaj tej naszej dzielnicy piątej, Krowodrze, tak? Dostrzega pan jakieś problemy, które na przykład warto by teraz szybko, pilnie załatwić, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie, czy już ma pan pewne doświadczenie, skoro to jest druga kadencja, więc czy można porównać nawet? Największym problemem, jeśli chodzi o samą pewną kadencji, to ta jest jeszcze spokojniejsza niż tamta. Nie wiem, czy myślałem, że nie ma nic bardziej spokojnego. Okazuje się, że można pracować rzeczywiście merytorycznie. Nie mamy nigdy burzliwych sesji, a większość rzeczy jest wypracowywanych po prostu na komisjach, że się dogadujemy, jesteśmy zgodni w tym, co robimy. Bardzo rzadko są jakieś spięcia, więc tutaj nie ma nic absolutnie do poprawy. Jedyną taką moją bolączką i smutkiem jest to, że nie ma żadnego radnego miejskiego właśnie z terenu dzielnicy i nikt o te nasze słuszne postulaty w Radzie Miasta bezpośrednio nie może dbać przez to. I choć mamy panią Basarę, która przychodzi do nas raz na jakiś czas, ale przychodzi, jest jedną z aktywniejszych radnych miejskich, którzy startowali też z tej dzielnicy, to jednak główne bolączki to są te większe remonty, które my nie jesteśmy w stanie sami zrobić. A to jest gro tych rzeczy potrzeb, między innymi ulica Lea, która jest jakby taką centralną aleją łącznie z ulicą Królewską, która też przydałaby się, szczególnie jeśli chodzi o torowiska do remontu, ale jak kioska racjonalnie wyremontowana z przebiciem do czwartej dzielnicy na północy, a do ulicy Reymonta na południu, tak nawet patrząc na plan Krakowa, znaczy plan dzielnicy, który jest za panią, to też właśnie przypominam sobie i szukam te główne ośrodki, park w Łobzowie. To są jakby rozwiązania, które i tak wykraczają zawsze poza dzielnicę. I to są takie bolączki czy problemy, które ja dostrzegam. Natomiast jeśli o samo funkcjonowanie dzielnicy, to wydaje mi się, że jest dobrze. Lepiej może być zawsze. Oczywiście. I jedyne, co bym się skupił, to ewentualnie, i to możemy mieć my jako Rada pewien wyrzut w stosunku sami do siebie, to jest to, że moglibyśmy szczególnie takie środki, czy raczej imprezy typu piknik krowoderski, który ostatnio był,
bo też my się uczymy, to są imprezy, które my organizujemy dla mieszkańców i też musimy wyciągać z tego wnioski. To właśnie tutaj byłbym za tym, żebyśmy usiedli i trochę dłużej nad tym przemyśleli. A to pojawiła się tutaj kwestia komisji, czyli to w takim razie spełniają chyba swoją rolę jak najbardziej. Tutaj, w tej dzielnicy. Tak, zdecydowanie, te tak. Najważniejsze problemy są właśnie na komisjach omawiane. A jak wygląda może tak bardziej współpraca radnych? Po prostu czy oni się angażują, czy jakby pan to ocenił? Czy po prostu wszystko, nie wiem, spada na zarząd? Nie. Czy jeśli chodzi o... I to jest jakby też konkluzja w stosunku do tego, dlaczego ja uważam, że powinniśmy trochę zmniejszyć liczbę radnych. Bo takiego rzeczywistego zaangażowania i pełnej pracy, takiej angażującej może nawet trochę więcej niż to, co się wymaga, no to powiedzmy 2/3 rady jest systematycznie pracującą, obecną na posiedzeniach komisji, chociaż to też nie zawsze ma przełożenie, bo można nie być nawet na wszystkich komisjach w ciągu miesiąca i nie być na sesji, bo one są w godzinach popołudniowych i też nie zawsze każdy jest w stanie po prostu dotrzeć fizycznie, ale można w godzinach porannych, ja tak czasami też często mam, po prostu załatwiam różne sprawy, czy działam na rzecz dzielnicy w innych godzinach, które nie są już po prostu opisywane czy protokołowane, więc to też zależy. Natomiast radni się dogadują bardzo dobrze, nie ma żadnych nieporozumień między nami, tak, nie ma żadnych animozji, nie ma grup, wszyscy rozmawiamy sami ze sobą, gramy też czasami, jak są okazje, to występujemy razem w różnych turniejach charytatywnych, czy to koszykówka, czy siatkówka, czy piłka nożna, przy różnych okazjach, także prywatnie też się lubimy, nawet jeżeli mamy inne poglądy, czy jesteśmy z innych partii politycznych, to znamy się już nawet można powiedzieć z większością radnych jak łyse konie, także to jest akurat naprawdę bardzo fajnie funkcjonujący zespół. A na tym polu właśnie z Urzędem Miasta Krakowa, z jednostkami miejskimi, czy z Radą Miasta, tu już pan wspominał, że nie ma tego radnego miejskiego, który by jakoś tak mocniej wspierał, oprócz pani radnej Basary. Jak ta współpraca wygląda? Bardzo trudno się z tymi ludźmi, z urzędnikami porozumieć? Czy jesteście w stanie państwo, mimo braku tego radnego, uzyskać coś? Znaczy, jeśli chodzi o brak radnego, to ma bezpośrednie przełożenie na budżet miasta, czyli nie jesteśmy, tak trochę brzydko mówiąc, w stanie wepchnąć czy wrzucić do budżetu naszych własnych próśb i petycji. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z jednostkami miejskimi, to zależy. Nie generalizowałbym, natomiast mam dużo obiekcji w stosunku do w ogóle sensu funkcjonowania na przykład ZEO, Zespołu Ekonomiki Oświaty. Jestem jego ogromnym przeciwnikiem, co nie znaczy, że nie ma tam osób, które są kompetentne i dobrze pracują, bo takie są i z dwoma inspektorami, których może też nie będę teraz nazwisk wymieniał, pracuje mi się bardzo dobrze i mam z nim dobry kontakt, ale z drugiej strony część z nich, mieliśmy na przykład teraz taką sprawę związaną z dachami, remontami dachów w naszej dzielnicy, jeśli chodzi o gimnazja, to po prostu można powiedzieć, że skandaliczne zachowania tych inspektorów, którzy byli gotowi przystać na to, żeby przyjąć, odebrać roboty, które nie powinny być odebrane. Czyli wykonawca wykonał złe materiały, nie dokończył obróbek, a inspektor byłby gotowy mu to podpisać. Żeby mieć tylko... Tak, żeby była sprawa zamknięta, tak, klepnięta. Więc to ja nie jestem daleki od generalizacji, natomiast po prostu ja też jestem zwolennikiem absolutnego zmniejszenia urzędu. Wiem, że to jest decyzja bardzo ciężka, jeżeli nie niemożliwa do zrealizacji z racji tego, że po prostu administracja ma to do siebie, że jest... Bardziej się woli rozrastać. Woli się rozrastać, niż się woli zmniejszać i jest ogromną siłą oddziaływania. Więc to są już w ogóle takie dywagacje na tle właśnie prawnym i samej roli administracji. Może ja mam to właśnie zacie zboczenia studiowego związanego ze studiami. Natomiast ja też, spokojnie. No, to można gadać godzinami na ten temat czy rozmawiać, ale rzeczywiście prawda jest taka, że w mojej opinii nie powinno w ogóle istnieć. Ja chciałbym, żeby wszystkie remonty w szkołach i pełną odpowiedzialność za to, jak szkoła wygląda, mieli na swoich barkach dyrektorzy, którzy by też zamiast utrzymania ogromnych i płacenia ogromnych środków finansowych na utrzymywanie gigantycznego urzędu, wystarczyłoby kilkuosobowa grupa kontrolna, która by sprawdzała wszystko pod kątem zgodności z prawem i kilkuosobowa grupa, która sprawdzałaby po prostu
zgodności z tym prawem budowlanym, tych remontów i tak dalej, a cały urząd łącznie z nieruchomościami można byłoby raz, że ośrodki, które by w ten sposób zostały zwolnione, a nieruchomości na przykład wydzierżawione czy wynajmowane pod prywatne inwestycje, mogłyby posłużyć w innych miejscach ważnych dla budżetu, a część mogłaby być tym realnym dodatkiem dla dyrektorów, który też by miał jakieś takie przełożenie. Bo jeżeli ja bym oczekiwał, i tak oczekuję zresztą, od dyrektorów absolutnej odpowiedzialności, łącznie z odpowiedzialnością cywilnoprawną za pełnienie funkcji i za majątek powierzony szkole, to też uważam, że słuszne jest to, żeby ten dyrektor godziwie zarabiał. A teraz nie zarabiałam godziwie. To też ta kwestia godziwości, to wiadomo, jest ocenne, prawda? Kto, jak godziwie kto zarabia, ale wiadomo, że jeżeli dajemy komuś wyższą pensję, to na pewno jest on bardziej zmobilizowany do tego, żeby jednak ciężej pracować. Przynajmniej w ideę, jeżeli chodzi o ideę, bo wiadomo, ale to tutaj znaczy można stworzyć takie mechanizmy, żeby nawet w praktyce ta praca musi być, bo to jest w zasadzie umowy. Ja chciałbym, żeby wyglądało to kiedyś docelowo tak, że gmina miejska Kraków zawiązuje umowę z panem X na prowadzenie szkoły. Wynajmuje mu nieruchomość albo nieodpłatnie, albo po niskiej cenie. Płaci mu za każdego ucznia, to jest taki quasi bon oświatowy, który był kiedyś, pomysł, określoną ilość pieniędzy, plus ma pulę określoną na remonty, może wnioskować ewentualnie na większe i od tego właśnie byłyby dzielnice. Otrzymuje godziwe wynagrodzenie, ale jego pełnym obowiązkiem jest nie tylko utrzymanie tej placówki w dobrym stanie, dbanie o wynik i o jakość edukacji, ale właśnie pełna odpowiedzialność cywilnoprawna za wszystko, co się dzieje w szkole. Ciekawy pomysł. I wtedy dyrektor niekoniecznie musi być jednocześnie nauczycielem, który dorabia po prostu jako funkcję dyrektora albo jako nauczyciel i to miesza dwie rzeczy, bo ja chciałbym, żeby dyrektorzy w szkołach niekoniecznie byli nauczycielami. Mogą być, tu nie ma jakby problemu, natomiast niekoniecznie muszą być. A obecna struktura jednak bardzo promuje byłych nauczycieli i raczej jest bardzo mało prawdopodobne, żeby nauczyciel nie został dyrektorem. Znaczy to zawsze jest jakby tylko element dalszej kariery w jakimś sensie, a uważam, że dyrektor to powinien być przede wszystkim zarządca. Czyli bardziej taki model menedżerski niż... Tak, ale menadżer to jest takie bardzo rozmyte pojęcie, a bardziej wolałbym, żeby rzeczywiście zarządca czy gospodarz. Gospodarz. Tak. Gospodarz bardziej po polsku niż menadżer, tak. A jak to może wygląda z mieszkańcami? Kontakt państwa radnych czy zarządu? Czy mieszkańcy często przychodzą tutaj prosić o pomoc czy dziękować? Tak, może przychodzą też dziękować. Jak najbardziej zdarza się, ale to słowa podzięki są bardziej, wydaje mi się, kierowane i tak samo jak ich zażalenia, prywatnie, czyli do każdego radnego w miejscu, skąd został radnym, czy pochodzi. Ja mam akurat tak, że bardzo dobrze znam moich sąsiadów i osoby, które mnie wybrały, chociaż ostatnio miałem przyjemność czy nieprzyjemność zostać wybrany tylko jednym głosem, to jednak zdecydowanie znam wszystkich swoich wyborców, tych, którzy na mnie głosowali, więc to jest jakaś już reprezentatywna grupa ludzi, którzy mogą mieć często różne poglądy. Natomiast ten kontakt jest taki rzeczywiście na zasadzie bardziej spotkania się w parku i podyskutowania, co jest źle, co jest dobrze. Też problem polega na tym, że i dlatego ja jestem na przykład, nie jestem aż tak dużym zwolennikiem pomysłu budżetu partycypacyjnego. Właśnie, dziękuję za pomoc partycypacyjnego. Z tego względu, że zdecydowana większość problemów, jeżeli nie praktycznie wszystkie problemy, są radnym doskonale znane. I ja w swoim okręgu wiem o każdej dziurze w chodniku, wiem praktycznie o każdej brakującej ławce, wiem, które kosze nie są uzupełniane, które powinny być uzupełniane. Wszystkie swoje szkoły znam na pamięć, jeśli chodzi o to, co tam trzeba wyremontować, jak tam trzeba wyremontować, dlaczego tam trzeba wyremontować. I zdecydowana większość radnych tak samo wie o swoich okręgach. I jakby... Też według mnie po to my jesteśmy przez tych mieszkańców wybierani i obdarzani zaufaniem, który jest odliczany raz na 4 lata, mogłoby być częściej. Czemu miały wybory nie być co 2, co 3 lata? To jest kwestia dyskusyjna. Natomiast zawsze obawiam się, że w takim, że tu jest problem legitymacji. Bo jeżeli zorganizujemy spotkanie, na którym każdy będzie mógł się wypowiedzieć, a na przykład przyjdzie na to spotkanie tylko 30-40 osób i to będzie to decydujące spotkanie, podczas na przykład możliwych do przyjścia są 2000, a radny, który
ma teoretycznie reprezentować te interesy i został powierzony mu mandat, został wybrany na przykład głosami 400 mieszkańców, to dochodzimy do tego, że tych 400 mieszkańców, które powiedziało rządź w moim imieniu, bo wiem, że się na tym znasz, albo mam nadzieję, że się na tym znasz, jest mniej się liczy od tej 20-30 osobowej grupy, która rzeczywiście przychodzi, bo jest też aktywistami, która chciałaby się udzielać. I najbardziej, ja też zachęcam do tego, żeby się udzielali. Tylko właśnie mogą kandydować, mogą zgłaszać swoje petycje, przychodzić, podyskutować, ale to też jest tak właśnie, że jeżeli decyduje małe grono, a wydaje mi się, że takie dzielnica wygląda jest wystarczająco małe, żeby jeszcze sprawnie podejmować decyzje, to przynajmniej jest jeszcze jakaś forma odpowiedzialności. Ale za decyzję. Z drugiej strony ten budżet partycypacyjny to nigdy nie będzie całość budżetu dzielnicy, no, więc ale jakiś mały wycinek, który też może jakby patrząc z drugiej strony, wiadomo, jest ten mandat i wiadomo też, jaki był procent na przykład w Krakowie frekwencji duży. I może tak porównując rzeczywiście liczby, prawda, że ile w końcu zagłosowało, ile osób przyszło na to finalne spotkanie, ale z drugiej strony właśnie mieszkańcy też mogą zobaczyć tak, że oni rzeczywiście mają taki realny wpływ, że właśnie tak sami mogą wejść w tą interakcję z samorządowcami. Jakby może to też jest taka chyba dalsza idea tego budżetu, żeby nie tylko, bo nigdy nie będzie tak, że 100% ludzi przyjdzie na takie spotkanie, to wiadomo, tylko tak bardziej może, żeby zachęcić, żeby weszli w tą interakcję, żeby się zainteresowali, bo wiadomo, że to znaczy, wiadomo, nie wiadomo, no, głosujemy raz w raz na 4 lata i jakby zostawiamy, duża część osób zostawia to właśnie radnemu, całkowicie. Tak, oczywiście, że bardzo dobrze, ale jak już bardziej więcej się nie interesując, a budżet też może być taką po prostu ciekawą formą większego zainteresowania sprawami tutaj najbliższymi, więc jakby tak, pod tym kątem oczywiście. Czy to zawsze jest dyskusja nad na czym nam bardziej zależy. Jeżeli rzeczywiście mamy, załóżmy, że ten budżet partycypacyjny wynosi 50 tysięcy. No nie wiem, czy o coś około tego jest. To chyba zależy od dzielnicy, dokładnie nie pamiętam. Jakie 30-50 tysięcy. To jest mniej więcej w naszym przypadku około 10% budżetu rocznego. O ile jako radny mogę powiedzieć, że mam przynajmniej przyzwoitą, jeśli nie dobrą wiedzę, jeśli chodzi o to, co rzeczywiście w różnych miejscach dzielnicy piszczy, to jednak mieszkaniec jednego i drugiej, trzeciej części takiej wiedzy nie posiada i raczej nigdy nie będzie zainteresowany. Bo to jest też bolączka na przykład Szwajcarii, która też coraz ma większe problemy ze swoim sposobem zarządzania, bo mając coraz mniej czasu, nie mają możliwości uczestniczyć w pełni w tej formie demokracji, jaką sobie sami wybrali, a jaką my teraz, o której część osób marzy. Wydaje mi się, że to jest zły kierunek, w którym że nigdy nie dojdziemy, jeżeli mamy naprawdę mało środków jako Kraków i jako Polska i musimy nadganiać różne rzeczy, to jest przyjemna utopia, ale niestety moim zdaniem utopia. Ja jestem zwolennikiem, żeby te pieniądze były możliwie racjonalnie wygospodarowane i wydane, a obawiam się, że tutaj z racji tego, że nigdy mieszkaniec nie będzie miał pełnej wiedzy, a i tak tylko ci, co się interesują, to jest bardzo mały procent. Większość osób, i to też widzę na przykładzie konsultacji społecznych, ja tu nie mam najmniejszych pretensji, bo ja angażując się w różne inne inicjatywy, też często przychodzę na zasadzie, odezwę się, znaczy nie wiem, ale się wypowiem. I tak niestety bardzo często wygląda na wszelkiego rodzaju konsultacjach społecznych. Jak mieliśmy teraz akcję obrony parku Świętego Wincentego a Paulo przed zabudową deweloperów i organizowaliśmy spotkanie, które przyszło 400 osób, to mimo że była cisza na sali, że powiedzieliśmy wszystko od A do Z 4 razy, to i tak zdecydowana większość osób zadawała te same pytania jedna po drugiej. Zdecydowana większość osób twierdziła, że wie najlepiej, że zna ustawy, że wie, kto jest właścicielem tych działek, że to jest pan X, który on tam zrobi, on to w ogóle źle działa i tak dalej. I to praktyka nauczyła mnie, czy pokazała mnie, a jestem człowiekiem dość młodym, więc jakby moja pełna idei i właśnie tych pomysłów w głowach jeszcze 7 lat temu została bardzo brutalnie zweryfikowana z rzeczywistością społeczną, która funkcjonuje. I no, możemy eksperymentować, tylko
dlaczego mamy zaeksperymentować rozdrabniając się, skoro my też na przykład właśnie z punktu widzenia racjonalności chcemy robić jak największe zadania, jak największe rzeczy, bo ławki czy kilka takich drobnych remontów za 2-3-5 tysięcy, no to można zawsze zrobić z środków bieżącego utrzymania albo przez ZIKIT, albo przez jakąś inną miejską instytucję, a za 50 tysięcy to można już dwie sale gimnastyczne wyremontować porządnie. Zobaczymy też, co wyjdzie z raportu Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, jeżeli się pilotaż zakończy. Może akurat wyniki pana przekonają, a może właśnie potwierdzą to, co pan mówi. Także to jest na razie kwestia otwarta. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. To weryfikuje zawsze życie. Warto śledzić, jak to w innych miastach wygląda, jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny. I tak może już kończąc jakby taką... No dobrze, się rozgadałem. A co nie przeszkadza, niektóre wywiady i godziny trwały, także proszę się nie przejmować. Czy uważa pan, że może osobowość prawna przydałaby się dzielnicom? Czy to mogłoby być jakieś rozwiązanie na te wszystkie problemy, o których tu rozmawialiśmy? W obecnym kształcie nie. Osobowość prawna tak, zdecydowanie tak i jeszcze raz tak, ale jeżeli by za tym poszło rzeczywiście przekazanie większej ilości kompetencji, przekazanie większej ilości środków i pełna samorządność w decydowaniu tymi środkami. Bo teraz na przykład dochodzą do takie kuriozalne sytuacje, że któryś z wydziałów miasta wstrzymuje nam wydawanie środków z racji tego, że prezydent podejmuje taką decyzję albo że te środki po prostu są na przykład zamrażane centralnie. To jest dyskusja, którą w praktyce czy w teorii może rzeczywiście zastanawiać się każdy, natomiast w praktyce musi być przemyślana i opracowana przez osoby dwie mądrzejsze niż ja. Mam nadzieję, że zresztą wiem o tym, że kilku doktorów akurat na mojej uczelni się tym bardzo mocno interesuje i też pewne rozważania teoretyczne prowadzi, jakby to mogło wyglądać. Natomiast osobowość prawna jak najbardziej, tylko rzeczywiście, żebyśmy mieli czym podejmować zobowiązania i co realizować, bo jeżeli mamy rocznie 615 tysięcy złotych na remonty dróg, to będziemy robić ulicę Karłowicza przez 5 lat. I będziemy ją robić fragmentami. Mieszkańcy będą po prostu co roku w wakacje przez 2 tygodnie będą mieli remont kawałka ulicy, bo tak to będzie wyglądało w praktyce, ale za 5 lat ulica Karłowicza powstanie. Jeżeli byśmy mieli 20 milionów złotych, to moglibyśmy się pokusić o jedną, dwie ulice większe na całym odcinku w ciągu roku. I to by dało nam jakieś realne możliwości, że za 10-15 lat ten stan ulic byłby rzeczywiście zadowalający. To wtedy tak. Natomiast w obecnym kształcie, jeżeli będzie dalej polityka pewnej administracyjno-prawnej fasadowości dzielnic, tak bym to określił chyba, to wydaje mi się, że to nie ma sensu, że trzeba się zdecydować na jedno albo drugie rozwiązanie. Obecny kształt ja traktuję jako taką daleko idącą próbę, czyli ciągle dzielnice mają pokazać, czy zdają egzamin, czy nie. I wydaje mi się, że go zdają, natomiast to nie ja podejmuję ocenę. Wydaje mi się, że powinniśmy zaryzykować i jednak te kompetencje przekazać, bo w niektórych miejscach nawet można by utworzyć jeszcze jeden niższy stopień, bo tak zresztą to dopuszcza ustawa, że można podział niższy, jeśli chodzi o gminę, robić nawet dwupoziomowy, co się na przykład na Śląsku zdarza. Bo są w obrębie jednej gminy są dwa miasta na przykład. Jedno jest tym miastem jakby przewodnim, drugie jest miastem pomocniczą, która ma przekazane wszystkie kompetencje normalnego miasta, bo praktycznie wszystkie. I w obrębie tego drugiego miasta są jeszcze na przykład dzielnice czy osiedla. I tutaj moglibyśmy się zastanowić nad czymś takim, że zamiast brnąć w kierunku takiej bardzo dalekiej idącej demokracji ogólnej, można by się zastanowić, jeśli byśmy zmniejszyli składy dzielnic i bardziej zrobili bardziej profesjonalne, albo nawet okroili do 7-osobowych zarządów, bo taka też teoretyzując tak i tak można przyjąć, to wówczas na terenie dzielnicy mogły powstać albo osiedla, albo trochę większe niż okręgi wyborcze, takie malutkie rady, które by służyły właśnie pewną pomocą czy zdaniem i ich zdanie by też brane było, znaczy nie tyle było brane pod uwagę,
tylko miałoby też realny wpływ w pewnych aspektach. To jest jakby kwestia teoretyczna, którą można brać pod uwagę. Ja bym się skłaniał do tej, bo jednak pewne związanie z urzędem, nawet jeżeli to jest urząd pełniony w stosunku za niewielkie pieniądze albo symbolicznie, to jednak i tak nakłada pewne obowiązki z samego założenia, czy ktoś się podejmuje kandydowania do niego i się zgłasza, że będzie tak pracował. A tutaj w trybie tak demokratycznym ustroju w pełni i słuchaniu głosu ludu, to zawsze jest taka możliwość, że na 4 spotkania w tej samej sprawie zawsze będą inne osoby. Dobrze, to ja dziękuję panu bardzo. Zapraszam.